Nowy Testament. Życie Łazarza. Witaj, Szymonie. Jak się czuje mała Sara? Słabo, ale nie traci ducha jak zwykle. Żona przysłała mi świeże daktyle. Może Sara zjadłaby trochę? Bardzo chętnie. Dziękuję ci. Coś cię boli? Nie, może trochę. Tak mi przykro, Saro. Wybacz mi, że musisz tutaj żyć. Nie martw się, tatusiu. Ja to wytrzymam, bo jesteś tu ze mną. Zawsze będę z tobą. Zawsze. A ja z tobą. Rok temu straciłam męża i wciąż jestem w rozpaczy. Pomóż mi, Jezu. Przywróć mi pokój. Nie trać wiary. Oto nadchodzi czas, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ożyją. Umarli ożyją. Co to może być? Niesamowite. I mój mąż powstanie z martwych. Zapewniam was, wszyscy, którzy są w grobach, powstaną. Ci, którzy czynili dobro, powstaną do nowego życia, a ci, którzy czynili zło, pójdą na wieczne potępienie. Skończyłaś, Mario? Tak. Bardzo ładnie. Sara będzie miała trochę radości. Serce mi się kraje, gdy myślę, jak ona cierpi. Mnie też. To już prawie rok, jak ona i Szymon... Jeszcze garnek zupy. Wystarczy dla obojga. Może tym razem pójdziesz z nami, Marto? Nie mogę. Mam całą miskę naczyń do pozmywania. Tracisz to, co najlepsze. Nigdy nie zobaczysz, jak są uszczęśliwieni. A może czujesz się nieswojo, gdy patrzysz na trędowatych? Nie, skąd? Ale nie chcę wracać do domu, w którym leżą sterty brudnych naczyń. I tyle. W takim razie, do zobaczenia. Halo! Jest tu kto? O, to ty, Łazarzu! Witaj, Mario. Witaj, Jordanie. Co my tu dzisiaj mamy? Chleb, mięso, miód, masło. A tu są czyste bandaże. Leki i listy od bliskich. Nie widzę Szymona. To twój przyjaciel, prawda? Najlepszy druh. Mieliśmy wspólny interes. Niewielką winnicę. Aż pewnego dnia obudził się i zobaczył, że jego ciało pokrywają rany. Nie widzę także Sary. Może zdrzemnęli się na chwilę. Uwaga, opuszczam! Szymonie, to dla Sary. Aha, dają sygnał. Co zrobicie z tymi wszystkimi listami? Rozniesiemy je.
od Szymona? Przyjaciele, dziękuję za wszystko. I chcę wam powiedzieć, że moja mała Sara odeszła w pokoju tego ranka. Ponieważ nie ma tu więcej dzieci, dajcie lalkę komu innemu. Sara jej już nie potrzebuje. Nie, nie! Mario, stój! Sara? Dlaczego? Czemu ona? Może to dla niej lepsze. Była jeszcze taka młoda. Boję się śmierci. Boję się. Ona zabiera wszystkich. To straszne, Łazarzu. Boję się. Ja też się boję. Dlaczego, Sara? Saro. Saro. Na pewno nie chcesz jechać ze mną? Mario, nie rozpaczaj tak z powodu Sary. To jej nie wskrzesi. Wiem. Nic jej nie wskrzesi. Odeszła na zawsze. Jedź ze mną. Poczujesz się lepiej, gdy dostarczymy listy. Zobaczysz. Nie chcę. Nie mogę. Zajmij się nią, dopóki nie wrócę. O, dziękuję, przyjacielu. To wielka radość dostać list od mojego Daniela. Jesteś aniołem. Co on robi? Patrzcie! O tam! Chodź, zobacz! No dajcie mi zobaczyć! A nie widzę. Widzisz? Zobacz, co on robi. Czy chcesz być uzdrowiona? Tak, panie. Idź w pokoju. Twoja wiara cię uzdrowiła. Dzięki, Jezu. Dzięki. Przyprowadzę tu Szymona. Co? Nie, Łazarzu. Zarazisz się trądem, umrzesz. Jezus go uzdrowi. Skąd ta pewność? Wierzę w to. Gdybyście dzisiaj widziały to, co ja idę. Zostań, proszę. Nie mogłabym żyć bez ciebie. Wiem, że Jezus go uzdrowi, Mariu. Nigdy w życiu nie byłem niczego taki pewny. Zaufaj mi. Jordanie! Jordanie, obudź się! Co? Co jest? Opuść mnie. Postradałeś rozum? Pośpiesz się, nie mam czasu na rozmowy. Jezus opuścił Jerozolimę. Kto? Jezus! Za chwilę będzie w Betanii! Łazarzu, czekaj! Jordanie, proszę, opuść go. Szymonie! Szukam Szymona z Betanii. Gdzie jest Szymon z Betanii? Szymonie! Szymonie? Szymonie! Szymonie! Szymonie? Jesteś tu? To ja, Łazarz! Co ty tu robisz? Znalazłem kogoś, kto cię uzdrowi. Nikt mnie nie uzdrowi. Musisz ze mną iść. Nie mogę chodzić. Moje stopy. Co on robi? Nie bój się. To tylko zrozumiesz. Co to? Co on tu robi? Zabrać go stąd! Jezu, proszę, uzdrów go.
Nikt nie ma większej miłości do swoich przyjaciół niż ten, co ceni ich życie bardziej niż swoje. Ja ci mówię, bądź oczyszczony. Byłby dla nas zaszczyt, gdybyś zatrzymał się w naszym domu na posiłek. Gdybyś zechciał. Nie bój się, gdy zimy chłód przeraża cię, bo pora ta przeminie wnet. To, co śpi, wciąż żyje, nie roń więcej łez. Musisz już iść? Tak, ale może jeszcze tu wrócę pewnego dnia. Będziemy czekać. Żegnajcie. Tak jak kwiaty zimą, choć zmarznięte śpią, zobaczysz, jak do słońca pną się. Nie bój się, gdy umrą, zbudzą się, gdy przyjdzie czas, wiosny czas. Słońce sprawi, że rozkwitną znów. On kajdany śmierci rwie, dobry pasterz chronić się, więc śpi, aż wiosny przyjdzie czas. Uwięziony motyl oswobodzi się, zobaczysz, że w stronę światła wzleci. To, co śpi, wciąż żyje, nie roń więcej łez. Będziemy żyć, bo On pokonał śmierć. To Jezus! Jezus! Jaka szkoda, że Łazarza nie ma dziś w domu. Musiał jechać do Jerozolimy. Zaraz przygotuję coś do jedzenia. Nie truć się, Marto. Siadaj, porozmawiaj z nami. O, nie mogłabym. Jesteś tu gościem. Powiedz mi, Mario, jak się czujesz? Wciąż jesteś smutna z powodu Sary? O tak, panie. Nic nie mogę na to poradzić. Może ja teraz usiądę i odpocznę? A Maria mnie wyręczy? Na przekór wszystkiemu, co mówiłeś, śmierć wydaje się taka nieodwracalna, taka... ach, przerażająca. Zachowaj w sercu moje słowa. Nie bój się, Mario. Bo ja odniosę zwycięstwo nad śmiercią. Mów dalej, panie. Panie, nie widzisz, że sama ci usługuje, a moja siostra tylko siedzi i słucha? Marto, wiem, że chcesz mi jak najlepiej usłużyć i o wszystko się troszczysz. Ale tu chodzi o coś ważniejszego. I Maria to wybrała. Bądź dobrej myśli. Ja mam władzę nad każdym lękiem człowieka i nad śmiercią. Panie, jak to możliwe? Jeśli uwierzysz w moje słowa, to już wkrótce ujrzysz chwałę Bożą. Chwałę Bożą? Pośpieszmy się. To zdążymy przed nocą. Tak. Byłoby dobrze. Łazarzu, źle się czujesz? Trochę. Kręci mi się w głowie. To może zostańmy tu na noc.
Nie, jedźmy do domu. Już mi lepiej. Nic z tego. Odpocznij, a ja pójdę do gospody. Jest tu za rogiem. Łazarzu. O Łazarzu. Łazarzu. Jak długo jest nieprzytomny? 2 dni. Ta choroba szerzy się w Jerozolimie. Lekarze powiedzieli... Co? Co? Że już długo nie pożyje. Nie. Nie. Musisz znaleźć Jezusa. Gdzie on jest? Nie wiem, ale musisz go znaleźć. Maryjo? Marto? Tak, Łazarzu. Jesteśmy. Nie chcę umierać. Nie umrzesz. Szymon poszedł po Jezusa. Będziesz żył. Miałaś rację, Maryjo. To przerażające. Być tak blisko śmierci. Nie mów tak, Łazarzu. Będziesz żył. Na pewno. Nauczycielu, podobno powiedziałeś, że jesteś oczekiwanym przez wszystkich Synem Bożym. Widzisz, on nie zaprzeczył, nie zaprzeczył. Na litość boską, jeśli tak nie mówiłeś, to zaprzecz. To jest bluźnierstwo. Niech to udowodni. Niech uczyni jakiś wielki znak i dowiedzie, że jest Synem Bożym, a uwierzymy mu. Tylko plemię przewrotne i wiarołomne wciąż domaga się znaków. Ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. Jonasza, którego połknął wieloryb? Jak się stało z Jonaszem, tak będzie i ze mną. Tak jak Jonasz przebywał 3 dni w brzuchu wielkiej ryby i został uwolniony, tak ja spocznę w łonie ziemi. A 3. dnia z martwych powstanę. Gdzie on jest? Gdzie Jezus? Nie pozwól, by nasz brat umarł. Jeśli Łazarz umrze, ja też nie chcę żyć. Łazarzu! Nie. Łazarzu! 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 Panie, nie rozumiemy tego, co mówisz o sobie i o naszu. Och, przyjaciele, tak długo jesteście ze mną i wciąż nie rozumiecie? Powiem wam wprost. Nadchodzi dzień, kiedy pójdę do Jerozolimy i będę wydany arcykapłanom. Potem będę oddany w ręce pogan. Zostanę wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany. Ale 3. dnia z martwych wstanę. Nie, panie, nie przyjdzie to na ciebie. Nigdy. O, Piotrze, sam nie wiesz, co mówisz. Jeśli to się nie stanie, wszystko będzie stracone. Jezu! Twój przyjaciel Łazarz umiera. Musisz tam przybyć. Musisz go ratować. Idź i powiedz im, że przyjdę. Panie, jeśli jest prawdą to, co mówisz, nie możesz iść do Łazarza. To tak blisko od Jerozolimy. Jeśli twoi wrogowie się dowiedzą... Muszę tam iść, Piotrze. Łazarz właśnie umarł. Wiem, jak cierpisz, panie. Tak bardzo go kochałeś. I wiem, że mógłbyś go ocalić. Ze względu na was. Jestem rad, że mnie tam nie było. Bo teraz zobaczycie to, co pozwoli wam zrozumieć i uwierzyć we wszystko, co mówiłem.
Marto, Mario, Jezus nadchodzi. Już za późno. Łazarz umarł 4 dni temu. Co? Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Twój brat zmartwychwstanie. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby nawet umarł, będzie żył. Ja wierzę, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Zawołaj Marię. Mario. Panie, dlaczego? Dlaczego? Gdybyś to był, mój brat by nie umarł. Dlaczego musiał umrzeć? Gdzie jest jego grób? Usuńcie kamień. Nie, panie. Leży w grobie od 4 dni. Ciało pewnie już się rozkłada. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, wtedy zobaczysz chwałę Bożą? Łazarzu, wyjdź. Rozwiążcie go i niech chodzi. Łazarzu, przyjacielu. Uczyniłem to, abyście uwierzyli, że mam władzę nad śmiercią. Uwięziony motyl, oswobodzi się, zobaczysz, że w stronę światła wzleci. To, co śpi, wciąż żyje, nie roń więcej łez, będziemy żyć, bo on pokonał śmierć. Wersja polska, Hagi Film i Wideo Wrocław. Reżyseria Igor Kujawski, dialogi Kaja Sikorska. Produkcja Piotr Skotnicki, realizacja Jacek Kaźmierczak i Robert Maniak. Wystąpili Adam Cywka, Aldona Struzik, Andrzej Mrozek, Andrzej Olejnik, Andrzej Wilk, Anna Kramarczyk, Bogdan Grzeszczak, Bogna Woźniak, Edyta Skarżyńska, Elżbieta Golińska, Grzegorz Wojdon, Jadwiga Skupnik, Jan Blecki, Konrad Imiela, Krzysztof Grębski, Marian Czerski, Michał Chorosiński, Miłogo Streczek, Monika Szalaty, Tomasz Lulek, Tomasz Orlicz, Wiesław Cichy, Wojciech Ziemiański, Zygmunt Bielawski. Piosenki z tekstami Ewy Aurelii Międlarzewskiej w wykonaniu Małgorzaty Kogut i Marcina Wawrzynowicza. Producent nagrań muzycznych Grzegorz Czachor. Cytaty z Pisma Świętego według Biblii Tysiąclecia, wydanie 5.